Na świat przyszły małe dziki. Seria las za kurtyną drzew. Dzik jest jednym z najliczniejszych i najbardziej rozpowszechnionych gatunków ssaków kopytnych w Europie. Zwierzęta te żyją w bardzo zróżnicowanych środowiskach, choć unikają terenów otwartych. Zasiedlają przeważnie obszary o dużej lesistości, ponieważ tam najłatwiej znaleźć pożywienie i schronienie. Początek kwietnia to czas, gdy na świat przychodzą młode dziki. Zanim podrosną, młode są szczególnie narażone na ataki drapieżników, zwłaszcza lisów. Właśnie dlatego spotkanie samicy z młodymi w tym trudnym dla dzików okresie jest szczególnie niebezpieczne. Trudno dziwić się zatroskanym matkom, że każdego traktują jako źródło zagrożenia. Przez pierwsze trzy miesiące życia młode żywią się mlekiem matki. To czas, gdy są szczególnie bezradne i zdane na jej ochronę. Na kilku ujęciach możemy zobaczyć, jak lisy podążają tropem samicy i warchlaków w nadziei na łatwą zdobycz. Jeżeli w pobliżu nie ma matki, młode dziki na swoją obronę mają tylko ucieczkę i znalezienie schronienia w zaroślach. Dlatego dla drapieżników stanowią łatwy cel i łakomy kąsek. Lisy także mają młode do wykarmienia. Młode lisy przychodzą na świat w okolicach kwietnia. W liczbie od czterech do siedmiu w miocie. Wiecznie głodne szczenięta pochłaniają ogromne ilości pożywienia. Młode są karmione przez oboje rodziców, którzy mają z tym niemało zachodu. W okresie karmienia młodych, lisy polują w dzień i w nocy. Po zmroku może się zdarzyć, że małe dziki zagubią się w gąszczu traw. Nowy świat to bogactwo nieznanych smaków i zapachów, w których można się zatracić. U dzików, najczulszymi zmysłami są węch i smak. Wyostrzone zmysły są doskonałymi narzędziami do poszukiwania wartościowego pożywienia, które znajduje się w ściółce. Dzik jest głównie roślinożercą. Lecz w jego diecie znajduje się także pokarm zwierzęcy. Składają się na niego szczątki martwych zwierząt oraz dżdżownice, mięczaki, owady, nawet drobne gryzonie. Dziki nie są wybredne i chętnie schrupią wszystko co żyje w ziemi lub na jej powierzchni. Obecność dzików na danym terenie pozytywnie wpływa na rozwój ekosystemu. Dziki buchtując w ziemi, spulchniają glebę i redukują liczbę larw owadzich szkodników, znajdujących się w ściółce. Ponadto czyszczą lasy z resztek martwych zwierząt, przeciwdziałając tym samym rozprzestrzenianiu się groźnych chorób. O świcie matka przeszukuje żerowisko w poszukiwaniu zagubionych warchlaków. Dziki prowadzą osiadły tryb życia, tworząc grupy rodzinne przywiązane do swojego terytorium. Dlatego młode nie powinny być daleko. Rodzinę tworzy jedna samica lub też kilka matek ze swoim aktualnym przychówkiem. Dziki nie odbywają dalekich wędrówek, co najwyżej przemieszczają pomiędzy nieodległymi żerowiskami a miejscami odpoczynku. Te znajdują się w leśnych gęstwinach, za szczelną zasłoną drzew. Kolejny film już wkrótce. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania. To największe wsparcie dla kanału Geografia Malownicza. Zapraszamy również do odwiedzenia strony geomal.com.pl.